Witam Państwa serdecznie. Gościem nowego ekranu jest pan Tomasz Karwowski, autor książki Czasy Karłów. Panie Tomaszu, dzisiaj sięgnę do pana książki. Przeczytam krótki fragment, bo osobę, którą pan tu opisuje, chciałbym z panem dzisiaj obgadać, obmówić. Pozytywnie, rozumiem. No, jeżeli na to zasługuje, to pozytywnie oczywiście, ale to niech widzowie i czytelnicy ocenią, czy ona zasługuje pozytywnie, ta osoba. Rzecz dzieje się w 1991 roku. Z Gronkiewicz Walc wiąże się warta przypomnienia historia. Otóż w 1991 roku, gdy kandydowała w uzgodnieniu z Wałęsą na stanowisko prezesa NBP, zabiegała o głosy podczas zbliżającego się głosowania w Sejmie. Mieliśmy wówczas ponad 50 mandatów i nasze głosy przesądzały o jej wyborze. Kandydatka spotkała się zatem z kierownictwem KPN i prosząc o poparcie składała obietnicę daleko idącej współpracy programowej. Gdzieś w tle padły nawet jej deklaracje o konieczności umożliwienia nam rzeczywistego wpływu na działania NBP i o ewentualnej funkcji wiceprezesa banku dla naszego przedstawiciela. A po zwycięstwie zapowiedziała się w naszym klubie parlamentarnym z szampanem. Głosy rzeczywiście przesądziło o jej wyborze, a później ani szampana nie było, ani oczywiście jakiejkolwiek współpracy z NBP. Czyli co, krótko mówiąc, niesłowna baba. Kubeł zimnej wody, raz, że niesłowna, dwa, kubeł zimnej wody potem. Jak całkowicie się podporządkowała pod zmiany sektora, nazwijmy to finansowo-gospodarczego w wszelkim tym ujęciu. Czyli wprowadzania tych popiwków, dywidend mających przez pana Balcerowicza, mających na celu zrujnowanie polskich przedsiębiorstw, wysokich oprocentowań kredytów rzędu 20%, dewaluacji, ogromnej inflacji w tamtych latach. To wszystko był proces sprzyjający upadkowi większości państwowych firm, mających na celu ich zlikwidowanie jako konkurencyjnych wobec części gałęzi jako zachodu, a inne wykupić za bezcen lub rozdać między kolegów, którzy nie mieli pieniędzy, bo w Polsce nie było wtedy kapitału, w związku z tym trzeba było odpowiednio zadłużyć, żeby potem umorzyć i za parę złotych jakiś dobry znajomy jednej czy drugiej osoby, pana Balcerowicza czy pani Walcowej, mógł jakąś firmę sobie po prostu panie zawłaszczyć. Tomku, i pan czyn... Natomiast my jako KPN wtedy mieliśmy kilka takich sytuacji jak z panią Walcową. Mianowicie my byliśmy naiwni mocno, bo byliśmy bardzo młodzi. I sądziliśmy, że jak ktoś coś mówi, to tak potem robi w tej polityce. Dopiero po kilku miesiącach urzędowania się zorientowaliśmy, że wielu polityków co innego robi, co innego mówi, a co innego jeszcze myśli tak naprawdę. Bo ja zostałem po raz pierwszy posłem, jak miałem 31 lat i ja naprawdę wierzyłem w to, że zbiera się 460 osób, które siedzą dzień i noc i myślą, jak tu dobrze w Polsce zrobić. I tak mniej więcej otrzeźwienie przyszło po dwóch, trzech miesiącach, jak zwróciłem uwagę chociażby na głosowanie nad ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, w której uniemożliwiało się nikowi dostęp do kont prywatnych i firm prywatnych i osób prywatnych. I jednocześnie głosując za tą ustawą, podniosły się ręce Jarosława Kaczyńskiego, Leszka Millera i Unii Wolności. Byłem bardzo zdziwiony tą koalicją. Po kilku latach zrozumiałem, dlaczego taka koalicja, nie inna. Panie Tomku, no ale skoro raz się pan sparzył, dlaczego był pan zdziwiony? No dlaczego ja byłem zdziwiony? No bo to jak bardzo egzotyczne, a komuniści wtedy jeszcze po niedawnym skandalu, że SLD zakładano za pieniądze KGB, które Miller w teczce brał razem z Kwaśniewskim od agentów KGB rezydujących w Warszawie w pewnym mieszkaniu i Unia Wolności, no ideowo bardzo daleko od Porozumienia Centrum. Istotna sprawa, czy państwo może mieć wgląd swoimi organami, jak na przykład NIK, w sytuacji, w której następuje rabunek w Polsce, dziwne pieniądze przychodzą, wychodzą, duże pieniądze, czy może mieć wgląd w te konta, czy nie może mieć? No, dziwna koalicja, egzotyczna. Panie Tomku, ale sparzył się pan raz, sparzyliście się wszyscy w klubie wtedy na Hani Gronkiewicz-Walc. Dzisiaj mamy 2012 rok i jaki obraz? Jedna z najważniejszych osób w państwie, wiceprzewodnicząca partii, która desygnowała premiera, prezydent stolicy. Jak to się stało, że ktoś taki znalazł się na szczycie? Myślę, że kilka powodów oczywiście. Po pierwsze, jest to osoba, która kompletnie
czy inaczej bym powiedział, to jest taki dyżurny propagandista Tuska, który no dobrze wygląda, bo jest kobietą, ale no, jak lat przybywa, to może i coraz gorzej ten wizerunek wygląda, jak się o dietę nie dba. Natomiast ona po prostu jest osobą mającą zaspokoić pomysły, plany niektórych biznesmenów z okolic Warszawy związane z przetargami, które się tu odbywają w tym mieście stołecznym, z inwestycjami, z przejmowaniem gruntu i tak dalej. I ona im to gwarantuje. Bo taki jest układ w Polsce. Oni gwarantują swoim, nie mieszkańcom. Pan oczekuje, że prezydent z Platformy Obywatelskiej, obojętnie czy on jest państwa, czy Warszawy, czy jakiejkolwiek innej gminy, on działa w interesie tych, którzy go wybrali. Oni działają w swoim interesie i swojego zaplecza finansowego, gospodarczego, takiego, które umożliwi im kandydowanie następny raz i zdobycie tych mandatów i da pieniądze na tą kampanię, pomimo że są finansowani z budżetu państwa jako partie polityczne. Dlatego wizerunek pani Hanny jako kobiety no, ma ocieplać obraz tego od lat, tego premiera, coraz bardziej, że tak powiem, poskakującego jak niedźwiedź na rozżarzonych blatach gorących takich, bo sytuacja jest coraz bardziej trudniejsza. I dlatego się mówi między innymi o tym, co pan też zapewne słyszał państwo również, że ona ma zastąpić Tuska. Ona się sprawdziła przez 15 lat, bo gdzie jest lojalna. W partii, na czele partii, tak? Tak, bo jest lojalna w stosunku do swoich władz, nie wyborców. Do tych, którzy jej dali stanowiska, obojętnie czy NBP-u, czy prezesa NBP-u, czy prezydenta Warszawy. Jest lojalna nawet do tego stopnia, że będzie zabraniała wieszania plakatów ujawniających rzeczywiste działania Platformy. No właśnie, bo ta moja wycieczka do Hanny Gronkiewicz-Waltz nie wzięła się znikąd. To pan ją opisał pięknie. No wtedy była jeszcze młoda. Więc wtedy była jeszcze młoda, ale już wyrachowana i zimna. Teraz jest wyrachowana, zimna, już stara i czy ociepla wizerunek premiera? Nie w Warszawie, jak sądzę. Może... Ale właśnie, bo Matka co ona zrobiła? Polka. Zabroniła wywieszenia plakatów, na których są posłowie głosujący za podniesieniem wieku emerytalnego. Co to jest? No może uważa, że... Znaczy ja jeszcze nie powiedziałem wcześniej w tym komentarzu do jej osoby, że to jest nadzwyczaj mało rozwijający się polityk. Ona jak była... No nie powiem tempa, bo by brzydko brzmiało, ale nazwijmy to delikatnie, ograniczona w pojmowaniu rzeczywistości wokoło, tak zostało jej do tej pory. Ona po prostu tylko słuchała wytycznych. Ona się nie rozwijała, w międzyczasie mogła, kandydowała przecież na prezydenta, była szefem NBP-u i tak dalej. Mogłaby, nabrała tyle doświadczenia, że mogłaby wejść z własnymi propozycjami ludzącymi reformy, choćby samorządu, jak jest prezydentem Warszawy, czy finansów samorządów, wielu rozmaitych mechanizmów, które mogłyby usprawnić działanie naszego państwa. Ona nie wychodzi z żadnymi pomysłami. Jej pomysły jedynie są takie, jak pan wspomniał, że coś nakazuje lub czegoś zabrania. Pozwoli 5 demonstracjom iść naraz po to, żeby się tłukły między sobą. Albo zakaże wieszać plakatów, które no, niezbyt pochlebnie o ich grupowaniu się wyrażają, prawda? To no jest tak, dlatego ją nazwałem dyżurnym. Te plakaty nie wyrażają się pochlebnie czy niepochlebnie, to plakaty mówią, ten pan głosował za podniesieniem wieku emerytalnego. No, ale tak się akurat składa, że to panowie z jej ugrupowania, więc może uważa, że warszawiacy są na tyle nierozgarnięci, żeby sami nie wiedzą, kto głosował jak. Jak utajni te plakaty, nie pozwoli wieszać te plakaty, to w tej chwili nieświadomości będą sobie żyli i pewnie na nią w przyszłości głosowali. Przerażające jest zupełnie coś innego. Przerażające jest to, że Polacy głosują na kogoś takiego, przecież ona sama nie przyszła i się nie wybrała na tą prezydent Warszawy. Nazwiska, które się w pana książce przewijają, to są nazwiska, które cały czas się przewijają. Poza jednym, poza Leszkiem Moczulskim. Który no Leszek Moczulski niestety już jest dość w takim wieku, po 70 dobrze były rozłamy w naszej partii i ja osobiście uważałem go za i uważam za największy polityczny mózg po II wojnie światowej w Polsce. Leszek Moczulski. Tak uważam osobiście. Pomimo, że dochodziło pomiędzy nami, a właściwie grupą jego
szwagra, tak, czy też szwagier, Krzysztof Król, do jakiejś grupy Osłonki, w której ja byłem utożsamiany, dochodziło do jakichś tam po prostu podziałów i w efekcie rozpadu KPN-u. Był to mój nauczyciel, guru, chodząca legenda, 7 lat więzienia w więzieniach komunistycznych. Człowiek, który w 1979 roku dość dokładnie opisał w swojej książce Rewolucja bez rewolucji upadek komunizmu w Europie, czyli rok przed Solidarnością. Człowiek, który do tej pory zresztą wydaje książki, które patrzą na politykę nieco inaczej. I to było przyczyną jego zresztą tragedii. Mianowicie on jest świetny w jakichś prognozach długoterminowych w geopolityce, ale w krótkich zawodach to nas robiono jak w balona, jak ta walcowa. Bo przecież Leszek Moczulski też był przy tej rozmowie. Wykorzystywali nas niektórzy, tak jak Olszewski chociażby, którego poparliśmy rząd. Mówi się, że myśmy nie poparli rządu Olszewskiego jako KPN. Nasze głosy zdecydowały, że ten głos, że ten rząd poparł, w ogóle powstał. Bo nie powstałby bez naszych głosów w 1991 roku. Daliśmy im pół roku, albo przyjmujecie nasze założenia programowe, takie a takie, wyszczególnione, albo przy pierwszej okazji was odwołamy. Nie przyjęli, odwołaliśmy. A potem się dorobiło noc długich noży, że tak powiem, czyli lewy czerwcowy i prawy sierpowy, czy jakiś tam inny, w wydaniu posłów, którzy potem sami PiS rozbijali, zdaje się, niejakich Kurskich. Może powinniście posprzątać po prawej stronie sceny politycznej? Posprzątać to powinni wyborcy. Ja jako wyborca też mogę pomóc w tym sprzątaniu, bo jako polityk to już raczej nie będę chciał występować. Natomiast myślę, że to bardzo szybko nastąpi. Ja nie wiem, czy wybory będą w terminie, który jest wyznaczony konstytucją, to znaczy za 3 lata. Myślę, że będą wcześniej. Kiedy? Tak. Po euro? Nie wiem. Tu wystarczy jakaś iskra, która spowoduje jakieś wydarzenia nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, w której tak jak sygnalizowałem w poprzedniej rozmowie, mam nadzieję, że Solidarność odegra wielką rolę, bo będzie Polsce po raz kolejny potrzebna i że ta Solidarność nie opowie się przy jednej partii, która prowadzi donikąd. Mam tu na myśli PiS, bo być może nadejdzie chwila w Europie i na świecie, w którym potrzebny będzie ruch, legenda, który nie dopuści do sytuacji jakichś ekstremalnych, że będziemy mieli z czymś takim do czynienia, jak obserwowaliśmy tą tak zwaną internetową rewolucję krajów arabskich na północy Afryki, Egipt, Syria i tak dalej, tak Libia i tak dalej. Gdzie no dzisiaj obserwujemy, co z tego wyszło. No, mówiło się na przykład o masowych morderstwach Kaddafiego. Dzisiaj w odkrywanych masowych grobach jakoś dziwnie noszą ci pomordowani mundury armii Kaddafiego, a jakoby to oni mieli mordować. Ja już wtedy zwracałem uwagę swoim znajomym i wielokrotnie podkreślałem, gdzie tylko mogłem, jak można robić rewolucję niby w obronie praw człowieka, jednocześnie pokazując w telewizji 12-11-letnie dziecko, które nosi kałasznikowa i strzela do swojego brata. Co z niego potem wyrośnie? I to pokazywano te obrazy w Libii tych 11-12-latków, którzy robią tę rewolucję z tymi kałasznikowami, pokazując jako bohaterów, dzieci, którym kazano zabijać własnych braci. Panie Bo Tomku, przecież obcych tam nie było. Prawdę mówiąc, jeżeli doszłoby do rewolucji w Polsce, to kto miałby ją zrobić? Tylko dzieci. Dzieci to może nie zrobią w Polsce rewolucji, bo chyba nie kałasznikowami ona by się, mam nadzieję, odbywała w Polsce. I nie za pieniądze, które potem ktoś w ropek będzie chciał przekuć, bo w Polsce nie ma ropy. A gaz łupkowy u nas dość głęboko, więc nie wiem, czy się tam rzeczywiście kiedyś objawi jakimś czymś realnym zyskiem ekonomicznym. Natomiast rewolucję to w Polsce zrobi rzeczywiście, ale młodzież. Młodzież, którą wyrzucą za chwilę z krajów Unii Europejskiej, tej starej dziesiątki. Przecież ten cud gospodarczy Kaczyńskiego i Tuska polegał na tym, że po wejściu do Unii Europejskiej około 4 milionów młodych Polaków wyjechało z Polski. Ale nie zamierzają wracać. A czy oni zamierzają, czy nie zamierzają, to nie ma znaczenia. Tylko Zachód ich nie będzie tolerował za chwilę, bo zabraknie miejsca pracy dla swoich. W związku z tym będą musieli, jeżeli nie chcąc opuścić do siebie, do jakichś tam dziwnych wydarzeń, po prostu w jakiś sposób ograniczyć to prawo pracy. I wrócą do Polski. I to trochę rozkapryszeni, bo zarabiali po 2000 funtów na przykład. I co? No będą chcieli 8 tysięcy w Polsce, czy 10, bo przepraszam, źle przeliczyłem, 10 tysięcy w Polsce, a tu w ogóle pracy nie będzie. No i problem. No i co, jak się takie 2 miliony takich zbierze?
No i co oni zrobią? Pójdą? No właśnie. I po to jest potrzebne potem coś. Tak jak mówiłem choćby o tej roli Solidarności, które poprowadzi w kierunku nie tylko burzenia, ale i budowania. Taką rolę odegrała kiedyś Solidarność, potem zmanipulowana w końcu w latach 80. przez różnych cwaniaków, szuje, agentów, złodziei. Ludzi, którzy w przeciwności do wymienionego tu Leszka Muszulskiego nie mówili przez lata opozycji o obalaniu komunizmu, bo nie mieściło im się to w głowie, tylko reformowaniu socjalizmu, jak Geremek, jak Mazowiecki, jak zresztą jaki tam prześladowany Mazowiecki czy Geremek, no nie czarujmy się, przecież ten Mazowiecki to chociażby był kilka razy posłem w PRL-u i głosował za agresją na Czechosłowację w 1968 roku. Taka Suchocka to nie miała odwagi jako poseł Stronnictwa Demokratycznego Komunistycznej Przybudówki głosować przeciwko stanowi wojennemu, a potem była ministrem Solidarności w rządzie Jerzego Buzka, który kreował szef Solidarności Marian Krzaklewski. Różne rzeczy obserwowaliśmy w tym ćwierćwieczu takim i po prostu ta Solidarność może odegrać jeszcze raz rolę, bo dojdzie do jakiegoś masowego buntu. Nie sądzi pan, że skoro Solidarność raz się sprzedała, będzie się sprzedawać zawsze? To nie jest tak. Wszyscy się uczymy. Gdybym ja, to wielokrotnie powtarzam różnym osobom, z którymi miałem możliwość się spotykać w polityce 20 lat temu. Gdybyśmy my byli wtedy po jednej stronie barykady, ale my byliśmy skłóceni, nie rozumieliśmy siebie, swoich racji, i my nie wiedzieliśmy, nie byliśmy doświadczeni, co będzie dalej. Byli tacy jak Balcerowicz, czy ci, którzy sterowali Balcerowiczem, czy ci, którzy sterowali Unią Wolności, którzy wiedzieli, co robią i po co robią. Po co rozwalają ten nasz przemysł, po co rozwalają te nasze finanse, po co mianują takich ludzi jak Gronkiewicz-Waltz na stanowiska prezesa NBP-u i prezydenta miasta Warszawy. Po to, żeby byli im posłuszni w tym, co oni wobec Polski sobie zaplanowali i precyzyjnie przeprowadzili. Możemy to nazwać rozbiorem, grabieżą. To w ostatnim ćwierćwieczu miało miejsce. Panie Tomku, no dobrze. No nie dobrze, trzeba to zmienić. Ale jak? Bardzo prosto. Albo przy pomocy kartki wyborczej, albo przy pomocy ulicy. Umówmy się, nie da. Panie Tomku, pan nieraz mówił, że nie wolno tego ludziom powiedzieć, ale wyborcy w Polsce dzielą się na dwie grupy. Na tych rozsądnych, którym zależy na kraju, i tych durniów, którym jest wszystko jedno. Ta druga grupa niestety jest bardziej liczna. My musimy jako naród doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli nie będziemy w stanie, na przykład dzięki państwu zorganizowaliście niespotykany, jeżeli o wielkość chodzi, Marsz Niepodległości pół roku temu, to nawet w 89 roku tyle nie wyszło młodych ludzi na ulicę, co państwo w ubiegłym roku po prostu poprosiliście, żeby uczcili Święto Niepodległości. Byłem tym, nie uczestniczyłem, ale obserwowałem z boku i byłem po prostu tym zachwycony, mówiąc krótko, bo nie udawało nam się przez tyle lat, a nagle, znaczy się taka świadomość budzi. My powinniśmy doprowadzić do sytuacji, przede wszystkim państwo, również na państwu spoczywa jako redakcji taka odpowiedzialność, do tego, żeby te 60%, które nie chodzi na wybory, poszło, powiedziało dość tej zabawy, nie uczestniczyliśmy, ale teraz was przy pomocy tej kartki wyrzucamy na śmietnik historii i was nie ma. I do państwa również jako redakcji należy ten obowiązek, żeby próbować wykreować jakieś osoby. Panie Tomku, żeby próbować wykreować. Tak, bo państwo, jeżeli jesteście portalem politycznym, to dlaczego macie nie wystawić na przykład swojej listy kandydatów? Dlaczego nie? Boicie, czy jako Komitet Obywatelski, czy Ruch Poparcia kogoś tam, nie ma to znaczenia. Ja tylko tak podpowiadam, ale jeżeli państwo tego nie zrobicie, to kto to ma zrobić? No kto? W bloku ktoś krzyknąć na 13 piętrze, chodźcie, tworzymy listy, prawda, i tak dalej. Jak wykrzykniecie, to was słyszy ponad 2 miliony Polaków. To jest co duża z tego? Liczba. Zrobiliśmy, krzyknęliśmy. Krzyknęliśmy nogą. To jest, panie Pawle, tak jak pan mi powiedział, że was robili w balona, to i was robią w balona na początku, boście naiwni i niedoświadczeni. Ale teraz już będziecie w następnych zawodach trochę mądrzejsi. Bo takie jest życie. Czasami, często jest tak, że dopóki, że tak powiem, na własnym grzbiecie się nie odczuje, to się nie wie. Szybciej zabierzecie się za zbieranie podpisów, dacie lepszych kandydatów, szybciej podliczycie te podpisy, sprawdzicie, czy jakiś fałszywek wam nie wrzucili, bo i tak może być. Ja przeżywałem różne sytuacje, jako niejednokrotnie szef kampanii wyborczej na całą Polskę, to widziałem różne historie, które się działy przed rejestracjami list. I przede wszystkim jakiś program, no przecież to jest świetne forum,
bo cieracie do ogromnych rzesz, żeby jakiś program zaprezentować, który miałby, sam na was zagłosuje wtedy. Jedną, zmieniamy to, co było. Te ćwierćwiecze zamykamy, tych panów odsyłamy, mówimy dość i te panie, które pan wymienił, choćby te z Warszawy, choćby te prezydent, mówimy do widzenia. I nie ma. Panie i taka Tomku. Propozycja do wyborów. Panie Tomku, to jeszcze ostatnie pytanie. Pan był wtedy, w tamtych czasach, z Hanią Gronkiewicz-Waltz na ty? Nie, ja nigdy nie byłem z nią na ty. Jak już pan tak mówi, to w tej książce nie ma jednej osoby opisanej, która powinna była być. Jak ja ją pisałem, no, w 2008 roku, 2009, bo przecież dopiero teraz niedawno ją wydałem, to tak często mi po głowie ten człowiek chodził. I tak mi się przypominał, bo mieszkaliśmy na jednym piętrze w Sejmie. A tam te korytarzyki są dość wąskie w tym domu poselskim. Często się mijaliśmy. Bo on mieszkał na pierwszym piętrze, ja chyba na drugim. Tam był barek, czasami się tam schodziło coś zjeść i po prostu się mijaliśmy jakoś tak. Pamiętam tego człowieka, jak mijając się na tym wąskim korytarzyku tego domu poselskiego, nowego domu poselskiego, on patrzał tak, albo podłogę bijał wzrok, albo w sufit i wklejał się w lamperię i tak przechodził koło mnie, że przypadkiem mi tam czegoś nie dotknął, bo może się obrażę albo coś. Ja na niego wtedy nie zwracałem uwagi. Mówię, przecież to jest nikt. To jest tylko wicemarszałek Senatu gdzieś tam odstawiony. Ale tak patrzę często na te jego oczy, mówię, ale ten to musi mieć skurczybyk dużo na sumieniu. Ale mówię, jest za mały, żeby się nim w ogóle zajmować, bo ja wtedy akurat premiera Buzka miałem, że tak powiem, na celowniku i rozkładzie. Wiceministra Ślązaka, którego odsunąłem w końcu od niszczenia polskiego górnictwa, a nie takiego wicemarszałka Senatu schowanego gdzieś tam na zapleczu i tak dalej. Nazywał się Donald Tusk. I widziałem w tych oczach jego strach. W tych oczach było pytanie, czy ja będę następny. Jak mnie widział. Wtedy, czy wezmę się za niego i mówię, on musi mieć dużo na sumieniu, ale nie mam czasu się nim zajmować, bo wszystkim się nie da. Panie Tomku, niech pan się zajmie Tuskiem, bo... Dlaczego ja mam się zająć? A kto? Ja już swoją rewolucję zrobiłem, 25 lat najpiękniejszych w swoim życiu oddałem Polsce. Skończyłem w 2002, nie zamierzam wracać, napisałem książkę po to, żeby ci, którzy przyjdą po mnie, mogli się uczyć na moich błędach. Popełniłem ich wiele, są tam opisane, choćby z tą Walcową. I po to z panem rozmawiam, żeby mówić, że ludzkie to błądzić. Również błądzić. Nie ma aniołów na świecie. Gdyby byli, to pewnie komunizm by się sprawdził, bo w komunizmie też by aniołów należało, żeby ci na górze nie byli idiotami i ci na dole nie kradli, bo każdy tam śrubokręty wynosił, czy choćby jedną cegłę z zakładu, no bo było państwowe. I więc nie mogło to trwać. W związku z tym to muszą zrobić ci, którzy dopiero startują w życie, żeby mieli mieszkania, żeby mieli pracę, żeby mogli robić studia, żeby mieli pieniądze. Młodzi tego potrzebują. I młodzi to zrobią. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Najmniejszy. Młodzi z pokolenia którego? 2057? Ja nie wiem, no, nie myślę w kategoriach roczników. No to weźmy sobie no, średnią, nie wiem, 22 czy 4 lata i sobie odejmijmy od dzisiaj. I to jest wtedy rocznik 88. Czyli wtedy, gdy ja wchodziłem na scenę polityczną, wychodząc z podziemia, to oni się rodzili. I oni to zrobią. Proszę mi wierzyć. Oby. Panie Tomku, kwestia bardzo, czasu. Mam nadzieję, że dobrze, że lepiej niż ja. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję za rozmowę.